Dzień dobry, moi drodzy, witam Was dzisiaj w nowym odcinku, na moim kanale i zobaczcie kto, a raczej co jest ze mną. Ze mną jest moja kawa, która chyba pierwszy raz dotrwała tak naprawdę do nagrywania odcinka, to tylko i wyłącznie dlatego, że przed chwilą ją zrobiłam, także jeszcze jest tutaj ze mną. Słuchajcie, moja kawa jest najlepsza na świecie, skromnie mówiąc. O tak. Może tak te włosy będą lepiej wyglądały. I słuchajcie, dzisiaj zapraszam Was na chyba jeden z bardziej ulubionych Waszych odcinków, czyli mierzymy ubrania. Dzisiaj znowu na tapetę bierzemy bikini, bo zrobiłam zamówienie z kolejnymi bikini. Wydaje mi się, że ten film może być bardzo pomocny dla dziewczyn, które planują jakieś wakacje, szukają sobie fajnych strojów kąpielowych w dobrej cenie. Także jeszcze powiem, że to nie jest pierwszy film, w którym mierzymy bikini. Powstał też jeszcze jeden i wydaje mi się, że chyba jakiś jeszcze jeden. Także linki zostawiam Wam w opisie albo po prostu gdzieś poszukajcie na moim kanale, bo tych filmików kilka jest. Te filmiki są super, bo możecie zobaczyć, jak te bikini prezentuje się na mnie, jak wygląda mniej więcej rozmiarówka, jak wiecie, jest na stronie kontra rzeczywistość. Także jeszcze powiem, że jeżeli lubicie tego typu filmy, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, żeby być ze mną na bieżąco, bo to na pewno nie będzie ostatni odcinek z takiej serii. Linki do wszystkich rzeczy macie w opisie, bo nie wiem, czy to powiedziałam. I zapraszam do oglądania. Pierwsze bikini, które chciałam Wam pokazać, to jest zestaw taki trzyczęściowy, który obecnie mam na sobie, w którym jestem absolutnie zakochana. To jest w ogóle chyba najpiękniejsze bikini, jakie tutaj będzie. Taki naprawdę przepiękny zestaw. Zobaczcie, jest po prostu... W nim nagrywam, bo to w ogóle ja bym to ubrała normalnie, poszła w tym na miasto, nie? Jakby, zobaczcie. Piękny jest staniczek, do tego są majtki, zresztą zobaczycie też mnie na normalnym tle. Taka bluzeczka i do tego spodnie takie siateczkowe, białe. Naprawdę świetny komplet, bo macie tutaj i bikini, i macie też taką jakby coś w formie narzutki, kiedy na przykład jesteście na plaży, chcecie wejść do restauracji i trzeba się jakoś tam mniej więcej zakryć, żeby nie wejść, tak powiem, zupełnie nago. Więc słuchajcie, ja jestem w tym absolutnie zakochana. To mi daje taki, nie wiem, jakiś hawajski vibe, taki latina vibe. Tak bardzo do mnie to pasuje. W ogóle bardzo ładnie wyglądam w białym kolorze, więc no uważam, że to jest strzał w dziesiątkę i to mam akurat w rozmiarze S. Kawka? Jesteś idealna. Teraz słuchajcie, lecimy dalej i zrobiłam tutaj mały fail w ogóle, bo okazało się, że zamówiłam tylko górę od stroju, w ogóle kto jakby sprzedaje oddzielnie górę od dołu. No ale muszę ocenić samą górę. No słuchajcie, bardzo mi się podobał ten stanik, bo jest taki też dość inny, mimo że jest po prostu zwykły czarny. To co mi się bardzo w nim spodobało, to to, że ma tutaj takie jakby... Nie to, że wycięcie, tylko ma taką siateczkę przezroczystą i bardzo ładnie się to na ciele prezentuje. On jest w rozmiarze S również. No niestety szkoda, że nie domówiłam do niego majtek, także no może następnym razem. Lecimy dalej. Słuchajcie. Zapraszam Was jeszcze na mój Vinted, nazwa to kitka00, tak jak na Instagramie i na TikToku, bo tam często wystawiam rzeczy, które zamówiłam lub w których już nie chodzę. Zresztą link macie w opisie na dole pod filmem. I tutaj mam, słuchajcie, strój jednoczęściowy, po prostu taki strój kąpielowy, jednoczęściowy. Czerwony, bo stwierdziłam, że nie każdy kupuje stricte bikini jako stanik i majtki, więc być może szukacie coś takiego ładnego i też eleganckiego w fajnym kolorze dla siebie, więc tutaj macie właśnie taki czerwony strój. No i w tym momencie też widzicie, jak on się prezentuje na mnie. Jest taki dość tutaj sporo wycięty na plecach, ale uważam, że jest naprawdę super. I ja mam go w rozmiarze S. Ja tam zazwyczaj, wiecie, nie mierzę się tak dokładnie, jak robię jakieś takie zamówienie. Po prostu mniej więcej patrzę, jak wygląda modelka na zdjęciu, jaki ona ma rozmiar. Jeżeli mam podobny typ figury do niej, wzrost, to po prostu biorę taki sam, jak ma ona. Albo też często sugeruję się zdjęciami, które dodają gdzieś tam klienci w opiniach, recenzjach i tak dalej. Dobra. Także to był strój jednoczęściowy. Teraz kolejny czerwony, taki dość zwykły, niezwykły, bardzo taki, nie wiem, jakiś hiszpański mi się kojarzy, nie wiem dlaczego, ale jest bardzo fajny, bo ma stanik z taką porządną miseczką, tutaj jest też podtrzymanie na biust, więc super, chociaż wydaje mi się, że on jest troszkę na mnie może przymały i nie leży tak w 100% bardzo ładnie, nie wiem, to może zostawię, wiecie, takiej ocenie, no nie wiem. No takie mam mieszane uczucia, ale nie jest to coś, że tak powiem, idealnego, ale jest to ładne. Ma takie fajne, zobaczcie, ramionczka, co dodatkowo dodaje uroku. No i z tyłu ten strój, co jest też moim zaskoczeniem, jest wiązany.
I do tego też ma właśnie majtki, które po bokach również mają taką bardzo uroczą falbankę. I uwaga, ten strój akurat mam w rozmiarze M. To warto podkreślić. Jeśli chodzi o stanik, ja zazwyczaj noszę 75C, D jakoś tak. To zależy od marki. No i widzicie właśnie, jak na mnie leży ten stanik. Następnie mamy coś, co wyglądało trochę inaczej na zdjęciu, a trochę inaczej wygląda w realu i nie jest to, że tak powiem, w 100% mój styl. No i nawet nie pamiętam, czy ja to mierzyłam, czy będę to mieć, czy to jest w ogóle na mnie dobre, ale powiem wam, że to jest w rozmiarze S. Zobaczcie, to jest taki stanik top, go się nigdzie nie zapina, go się po prostu wkłada przez głowę i ma takie ramionczko przez bok. No wygląda to fajnie, ale nie jest to, że tak powiem, jakiś taki mój styl bikini, taki no połączony tutaj ze złotą wstawką, majtki tak samo, majtki są zaraz, majtki są takie bardziej z wysokim stanem, ale zobaczcie, mają tutaj właśnie też ten złoty element na biodro i później dalej jest taka po prostu wolna przestrzeń. Nie jest to w 100% mój styl, więc prawdopodobnie wystawię to na Vinted. Następnie mamy, słuchajcie, białe bikini. I to jest super, tylko wydaje mi się, że jest to troszkę na mnie przy duże. Ja to wzięłam w rozmiarze S. To bikini jest w takim stylu, coś jak te teraz takie bardzo wiralowe bluzki na TikToku, czyli takie, wiecie, tutaj wiązane pasami, one fajnie trzymają biust. No i ja sobie wzięłam właśnie taki w białym kolorze, go też się z tyłu ani nie wiąże, ani nie zapina, więc fajnie jest to wygodne, zakłada się przez głowę. W ogóle naprawdę stroje kąpielowe, bikini na Shein są naprawdę super, zresztą no wiecie, bo już nie pierwszy raz wam pokazuję. I do tego są zwykłe białe majtki, także ten strój uważam, że bardzo udany zakup. Następnie jest coś, co chyba sobie troszeczkę inaczej może wyobrażałam. Nie wiem jeszcze, co z tym zrobię, czy to sprzedam, czy co z tym zrobię, bo nie leży to jakoś tak w 100% tak, jakbym chciała na mnie, dlatego że jest na mnie trochę przyduże. Mimo tego, że jest to S-ka, to jest to takie dość szerokie, duże w ramionach i na raczej większy biust niż mój. Na pewno będzie się to prezentowało fajniej na kimś, kto jest troszkę większy ode mnie. No ale wiecie, sam fakt, że jest to takie no beżowe bikini, czyli taki też modny kolor i taki, w którym się po prostu dobrze wygląda, no to no, nie, ma też tutaj takie, widzicie, falbanki. Byłoby wszystko fajnie, gdyby nie to, że jest na mnie po prostu troszkę przyduży. Zresztą majtki tak samo, raczej na taką M-kę bym powiedziała. Także jeżeli któraś z was byłaby zainteresowana, to prawdopodobnie wystawię to na Vinted, no bo niestety jest na mnie troszkę przyduży. I coś, co w ogóle jest takim trochę hitem i wiem, że wielu osobom może się nie spodobać i to może nie być koniecznie wasz styl, ale ja sobie wzięłam takie coś bardziej takiego, wiecie, innego i szałowego, czyli coś takiego holograficznego. Chwila, bo tutaj ta się przykleiła. Taki holograficzny, zobaczcie, top wiązany z tyłu, taka trochę syrenka. No, nie wygląda to jakoś, nie będzie to wyglądało jakoś super na większym biuście niż mój, tak mi się wydaje, bo mimo wszystko trzeba to trochę ścisnąć, więc no wiecie, nie trzyma to jakoś super, bo to jest, zobaczcie, po prostu długie, mimo że są tutaj takie wkładki na biust, to no wygląda to fajnie, ale raczej nie na dużo większy biust niż mój. Do tego są majtki takie, nie są to stringi, ale są takie, mają mniej niż zwykłe figi na przykład, nie? Fajne oczywiście i do zestawu, co mi się spodobało, to jest, może możecie sobie mówić, że to jest kiczowate, ale mi się to bardzo podoba. Spódniczka właśnie srebrna. No, wygląda to super moim zdaniem, naprawdę. No. I tutaj widzę coś chyba pokiepściłam, bo widzę też coś takiego, jaki jest stanik, tylko ja trochę nie rozumiem budowy tego stanika, że tak powiem, i dlaczego jest tylko stanik. No, zobaczcie. To jest jakiś niewypał. O co tutaj chodzi? Zaraz zobaczę, czy mam do tego dół, ale chyba nie. No zresztą, no po prostu pewnie jest bardzo małe i pewnie na mnie będzie za małe. A, ja widzę, ja już wszystko wiem. Są, słuchajcie, ja jestem jakaś po prostu nieogarnięta. Są majtki do tego stroju, tylko ja nie wiem jak to ma wyglądać, szczerze mówiąc. No pewnie wam się w tym pokażę, ale no zobaczcie, góra jest tutaj, dół. No zobaczymy, czy to nie będzie na mnie za małe, bo tak mówię, ograniczone, że tak powiem, rozciąganie tutaj trochę jest. Słuchajcie, linki do wszystkich rzeczy z kodem zniżkowym macie na dole w opisie, także jeżeli coś wam się z tego spodobało, to sobie możecie zamówić i korzystać. Widzieliście, jak to prezentuje się na mnie. Czy warto zakupić, czy nie? Ja mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapce w górę, o subskrybowaniu kanału oraz o wpadaniu na moje inne profile, czyli na przykład na TikToka czy Instagrama, żeby tam być ze mną na co dzień, na bieżąco. Jest piękna pogoda za oknem, także
nie pozostaje mi nic innego, jak przysyłam Wam dobrą energię i widzimy się niedługo w nowym odcinku.